chcielibyśmy nie tylko odnajdując się w sieci europejskiej, ale pokazać, że w naszym kraju jest czas na współpracę, porozumienia. Jesteśmy i w jednym i w drugim województwie w okresie zmian pewnych, jeżeli chodzi o założenia strategiczne. Nasze województwo jest w przededniu już po przyjęciu założeń do strategii rozwoju województwa. Ogromnie się cieszę z tego faktu, że Jasło dzisiaj gości dwa zarządy urzędów marszałkowskich Małopolski i Podkarpacia. To spotkanie historyczne, początkujące ścisłą współpracę pomiędzy tymi samorządami i z racji swojego położenia geograficznego między innymi Jasło został wybrany na to. W dniu dzisiejszym odbyło się wspólne posiedzenie zarządów województwa małopolskiego i podkarpackiego. Mogę jasno i wyraźnie powiedzieć, że jest to bardzo ważne spotkanie. Spotkanie, które przełamuje pewne stereotypy myślenia, iż regiony powinny tylko i wyłącznie rywalizować. Dzisiaj była mowa na temat dostępności Jasła co do węzłów autostradowych i uważamy, że taką perspektywą otwarcia jest budowa drogi nowej, bo mówimy nie tylko o modernizacji, ale o budowie nowych szlaków komunikacyjnych. Droga Kielce Tarnów, Barwinek, która jest w zamyśle województwa małopolskiego. My z tym zadaniem musimy się zapoznać. Również mówimy o połączeniu Jasło-Stróże, połączeniach kolejowych. Jest naszą intencją, aby również zrobić ciągi północ-południe Kielce Tarnów Gorlice, jak również ciąg południowy mniej więcej równoległy do drogi 28, który łączyłby drogę ekspresową S7 z drogą S19, aby po prostu wzmocnić potencjał rozwojowy miejscowości leżących na południu województwa małopolskiego i podkarpackiego. Jasno najbardziej zależy na to, żeby była poprawa istotna komunikacji pomiędzy Jasłem a Krakowem. W tej chwili mamy praktycznie dwa elementy istotne przy tej komunikacji. To jest połączenie kolejowe, czyli uruchomienie na powrót połączenia Jasło-Stróże Tarnów w Kraków. I drugi element to jest połączenie Jasła z autostradą A4 przez nowo planowaną drogę Kielce, Tarnów, Barwinek. I w związku z tym, że ma przebiegać, przecinać drogę 28 pomiędzy Gorlicami a Jasłem, to jest dla nas ogromna szansa i dlatego my bardzo wspieramy te działania województwa małopolskiego i podkarpackiego.